gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, na ostatnim posiedzeniu Sejmu w tym miesiącu zajmie się Wysoka Izba sprawą przedłużenia stanu wyjątkowego. Można ten stan wyjątkowy przedłużyć tylko raz o 60 dni i taką decyzję o przygotowaniu rozporządzenia i skierowaniu do prezydenta podjęła Rada Ministrów. Czy ten stan zostanie przedłużony, czy nie, zobaczymy. To jest kwestia też arytmetyki sejmowej, choć zdaje się, że będzie łatwiej, bo jeżeli przyjmie się zmiany w regulaminie, to będzie można zwykłą większością głosów przyjąć tę decyzję, to rozporządzenie prezydenta. To znaczy liczba głosów za będzie większa od tych przeciwko, bo gdyby była to bezwzględna większość głosów, to wtedy 231 posłów musiałoby głosować za. Zobaczymy, jak to się potoczy, a my zastanowimy się razem z Agnieszką Siewieroniuk-Maciorowską, portal Dzień Dobry Białystok. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. I Markiem Formelą, Gazeta Gdańska, nad tym, czy przedłużać stan wyjątkowy. Odbyła się odprawa prezydenta Andrzeja Dudy z szefami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej i Straży Granicznej i po tej odprawie prezydent powiedział, co następuje. Zdali mi panowie relacje z tego, jak wygląda sytuacja w tej chwili na granicy. W związku z tym, wspierając ten wniosek i argumentując, że przedłużenie tego stanu wyjątkowego jest nie tylko zasadne, ale wręcz niezbędne do tego, żeby Straż Graniczna i wojsko nadal mogły sprawnie wykonywać swoje zadania. Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione. No właśnie, dane z 28 września przekazane przez Straż Graniczną mówią o tym, że padł rekord, odnotowano 473 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Wszystkim tym próbom strażnicy graniczni zapobiegli. Ale to nie jest takie proste, proszę Państwa, bo opozycja bardzo krytycznie jest nastawiona do przedłużenia stanu. I tutaj pokażemy Państwu kilka fragmentów wypowiedzi różnych polityków. O właśnie, mamy. Marek Kacprzak, rzecznik prasowy Lewicy, mówi, to jasne jest, że stan wyjątkowy służy tylko po to, żeby nikt nie wiedział, jak władza naprawdę traktuje tych, którzy walczą o przetrwanie życia. Piotr Zgorzelski z PSL-u mówi, wprowadzenie stanu wyjątkowego zamiast poprawić sytuację, tylko ją pogorszyło. Zanim stan wyjątkowy został wprowadzony, to nie było śmierci na granicach, a teraz się zdarzają. Dzisiaj o prowokacjach dowiadujemy się z ust ministra, a powinniśmy się dowiadywać o tym od dziennikarzy, mówi Piotr Zgorzelski. A Hanna Gil-Piątek z Polski 2050 twierdzi, że stan wyjątkowy został wprowadzony po to, żeby szybko uprać się sytuacją. Mówiono, że ten miesiąc rządowi wystarczy. Teraz okazuje się, że przez nieudolność nawet do grudnia rząd chce go przedłużyć. I wreszcie szef klubu Lewicy w Sejmie, Krzysztof Gawkowski. Stan wyjątkowy miał pomóc zapewnić bezpieczeństwo na granicy, a póki co granica płonie i kolejni ludzie umierają. Agnieszko, ty z nas trojga jesteś najbliżej granicy. Jak skomentujesz te opinie i to, co się dzieje wokół sprawy przedłużenia stanu wyjątkowego z tej optyki właśnie mieszkańców tych terenów? Dobrze, że wzięłam tabletkę na ciśnienie, to nie będzie aż to tak dramatycznie, ale powiem, że te wypowiedzi są nie głupie, a durne, po prostu do szpiku kości. Ja polecam tym ludziom przyjechać, ja nie mówię już tam w ten pas graniczny, tak, ale przyjechać poza ten pas i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Ci ludzie, ci politycy kompletnie nie mają zielonego pojęcia, że gdyby właśnie nie stan wyjątkowy, to dzisiaj mielibyśmy, znaczy my też tu mieszkający nawet w Białymstoku, ale przede wszystkim mieszkańcy tych przygranicznych miejscowości mieliby pielgrzymki po prostu pod swoimi domami, na podwórkach, na ulicach, na drogach, wszędzie. I tylko dojeżdżałyby samochody, które by tych ludzi odbierały z różnych punktów. W tym miejscu zrobiłoby się bardzo niebezpiecznie. I ja powiem tak, nawet ludzie, jest tam jakby mieszka taki jeden człowiek niedaleko właśnie granicy, on jest mieszkańcem z Warszawy, ale tutaj jest, ma swój dom. To jest pan, który cały czas podaje tam wszystkie rewelacje, z których to rewelacji korzystają media sprzyjające opozycji. I nawet ten gość, który cały czas krytykuje wszystko, to mówi, że
Nasze państwo działa i dobrze, że jest stan wyjątkowy, bo on nie chce mieć pielgrzymek pod swoim domem, a tak by to wyglądało. Dlatego, że jeżeli pod tą granicę przyjechaliby dziennikarze, jacyś tam, nie wiem, turyści, przecież tutaj wszystko by było, nasze służby graniczne nie poradziłyby sobie z takim tłumem ludzi. Są prowokacje cały czas i to trzeba wiedzieć. To nie jest kwestia tego, że ktoś komuś tam, prawda, nie wiem, drut poszarpał, tak, na granicy. Nie, to są strzały, również z broni palnej, są rzucane petardy. Ja pytam, kto weźmie za to odpowiedzialność, jeżeli faktycznie pojawią się ofiary śmiertelne takie naprawdę. Bo to, co w tej chwili my oglądamy, znaczy ja nie mówię, że ta śmierć tych ludzi, którzy już umarli, to jest jakaś gorsza. To nie o to chodzi. Tylko, że za śmierć tych ludzi dzisiaj od A do Z odpowiada tylko i wyłącznie Białoruś i służby białoruskie. Ponieważ to one doprowadziły do takiej sytuacji, że ci ludzie zginęli, czy zmarli, czy obojętnie, w każdym razie nie żyją. Tylko Białoruś za to ponosi odpowiedzialność. Jeżeli pojawią się tutaj jakby pod granicą jacyś inni ludzie, nie będzie wiadomo w zasadzie, kto to jest, bo nie będzie żadnej kontroli, tak? Skąd my wiemy, czy na przykład nie przyjadą po kolegów terrorystów, tak? Czy albo powiązanych z terrorystami inni koledzy terroryści. Kto da takie gwarancje? Ci politycy są po prostu durni jak stołowa noga, ja inaczej tego nie nazwę. I kończąc swoją wypowiedź powiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o wpuszczanie mediów. Wczoraj, jeden z kolegów pisał, że tak do mnie, znaczy do mnie, no tak do mnie pisał, że no, nieobecność dziennikarzy sprawia to, że Łukaszenka produkuje swoje tam newsy, prawda, i puszcza w świat i idzie ten przekaz. Ale ja powiem tak, Łukaszenka nawet nie musi tego produkować, bo za niego robią tutaj na miejscu. TVN, Wyborcza, Tok FM, także i jest zresztą Newsweek, jeszcze kilka innych redakcji i Łukaszenka nie musi nawet na to grosza wydać. Sprawienie, że te media tutaj się pojawią, nie sprawi, że ten przekaz będzie inny, tylko on będzie dokładnie taki, jaki chce Łukaszenka, więc co za różnica? Te media nie korzystają ani z informacji, ja mówię o tych polskich, naszych, znaczy czy polskojęzycznych, nie korzystają z informacji naszych, od naszych służb mundurowych, z naszego ministerstwa jednego czy drugiego, czy kolejnego. Nie, oni korzystają z tego, co podaje Białoruś, więc czy ich wpuszczenie tutaj coś zmieni? Nie zmieni, będzie tylko gorzej. No tak, ale przecież można się porozumieć nawet przez Skype'a czy telefonicznie z ludźmi, którzy tam mieszkają, z samorządowcami, którzy na tych terenach dbają o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Ale tym ludziom się właśnie nie da tego wytłumaczyć, że właśnie to można zrobić. Ja powiem więcej, można również się porozumieć z Białorusinami, którzy mieszkają po drugiej stronie granicy. Tak jak ja nie mam żadnego problemu, żeby się tam skontaktować, porozmawiać, zapytać o cokolwiek. Tak? Inna sprawa, że oni jakby nie chcą podawać swoich nazwisk do publicznych wiadomości, tak zastrzegają, że nie, bo Białorusini bardzo monitorują te wszystkie informacje medialne w Polsce, więc oni nie chcą podawać bardzo często swoich nazw, miejscowości, imion, nic, tak żeby nie można ich było zidentyfikować, bo no, tam to się nie kończy tak jak u nas, że można sobie napisać, co się chce bezkarnie w zasadzie. Tam takie rzeczy nie dzieją. No tak, ale część środowiska dziennikarskiego jest przyzwyczajona do tego, że korzysta się z anonimowych źródeł, pisze się, że wysoko postawiony polityk albo zbliżony do anonimowy informator i tak dalej, więc to jest żadna przeszkoda. Marku, chciałam cię o jedno zapytać, bo wydawać by się mogło, że ten apel Donalda Tuska o zgodzie narodowej w sprawie granicy i tak dalej, może podziałać troszeczkę na tą totalną opozycję, ale nic z tego się nie urodziło. I ja się zastanawiam, czy jest jakaś sprawa dotycząca naszego kraju, no, urodziło się, gdzie opozycja mogłaby wesprzeć ten rząd, bo okazuje się nawet, że bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli służy do rozgrywania jakichś własnych politycznych gierek, które nie służą temu, bo wydawać by się mogło, że w momencie zagrożenia, no mieliśmy już takie przykłady z historii, no wspominając odległą przeszłość, 1920 rok, 1939 rok i tak dalej, kiedy ani barwy polityczne, ani poglądy nie przeszkadzały Polakom, żeby bronić swojego kraju, a teraz przeszkadzają. No, wszedłem ci w słowo, bo chciałem powiedzieć, że są pierwsze efekty, bo przecież Agnieszka Holland jest nieodrodnym dzieckiem poglądów politycznych Donalda Tuska. Jej występ na festiwalu w Gdyni i porównywanie polskich służb granicznych do strażników muru berlińskiego i obywateli polskich współpracujących z polskimi służbami granicznymi, z polskim wojskiem
porównanie do donosicieli, a w podtekście i w kontekście do szmalcowników, no wskazuje na przekroczenie wszelkich norm wewnętrznym dialogu, wszelkich granic etycznych wewnętrznym dialogu w Polsce. Więc no, mam takie wrażenie, że marzeniem znaczącej części opozycji byłaby polityka w stylu Angeli Merkel, herzlich willkommen, otwieramy wszystkie przejścia graniczne, w ogóle likwidujemy granice, otwieramy dworce i nagle się okazuje, że przez Białoruś prowadzi wielki szlak emigracyjny. Otóż to nie jest prawda, bo szlaki emigracyjne, uchodźcze wiodą nie przez Białoruś, to jest droga wykoncypowana jako pewien element gry strategicznej uprawianej przez Łukaszenkę. Wystarczy pośledzić trochę, jak ktoś ma czas, program Flight Radar i zobaczyć, ile samolotów z dziwnych kierunków przylatuje nagle do Mińska i na inne lotniska białoruskie, a kiedyś nie przylatywały. Więc my jesteśmy poddani pewnej operacji o charakterze taktycznym, która ma długosiężny horyzont czasowy. I dziwne, że wielu wybitnych obywateli osiągających sukcesy artystyczne, jak pani Holland, ma takie kłopoty z rozpoznawaniem rzeczywistego stanu dobrze, rzeczy. To teraz jest teraz pytanie do Agnieszki. Mam nie widzę miejsca, w którym opozycja chciałaby w jakiejkolwiek sprawie współpracować z polskim rządem. No konstytucję chce zmienić, żeby zapisać większe gwarancje dla pozostania Polski w Unii Europejskiej, ale nie, to nie jest temat naszego programu. Agnieszko, w Radiu Tok FM przedstawiciel organizacji pozarządowej no straszną przedstawia wizję tego, co się dzieje na granicy. Mówi, że w lasach błąka się przy granicy z Białorusią nawet do 200 migrantów. Są im zabierane telefony, niszczone kamery, gniazda do ładowania. Równocześnie podkreśla, że część strażników jest niesamowicie sfrustrowanych sytuacją, nie chcą tego robić. Idą na L4. W wielu przypadkach mieliśmy poczucie, że oni są po prostu przerażeni tym, co każe im się robić. I mówię o tym, że spotkali imigrantów nielegalnych koło Kuźnicy. Ci ludzie mówili, że byli w tych lasach od kilku tygodni, byli zawracani z terytorium Polski 21 razy. Za każdym razem, gdy Polska Straż Graniczna wyłapuje kilka kilometrów od polskiej granicy, nie otrzymują pomocy medycznej, ani nie mają możliwości ubiegania się o status uchodźcy. Są po prostu ładowani do ciężarówek wojskowych i wywożeni w środek lasu. Potwierdzam, tylko to dzieje się na stronie białoruskiej, nie po polskiej, bo dokładnie to Białorusini robią. Ja powiem, że już ponad 3 tygodnie temu, bo to było no, 3 tygodnie wcześniej, nawet więcej niż 3 tygodnie w programie Jedziemy na TVP Info, mówiłam właśnie o tym, co później powiedział minister Kamiński i minister Błaszczak odnośnie tych ludzi, którzy są zatrzymywani niby jako uchodźcy wymagający pomocy. Ja już mówię, 3 tygodnie wcześniej mówiłam ludziom, że znaczy widzom wtedy, że wśród tego grona to są właśnie muzułmanie, którzy wcześniej mieszkali długi czas na terytorium Rosji w różnych miejscach. Mówiłam o tym, że są też przestępcy seksualni i wiem to od naszej Straży Granicznej. Teraz jakby i tam faktycznie jakby ta cała dyskusja o tym, że bo to w telefonie jakieś nagrania znaleziono, że to kto normalny trzyma takie rzeczy. Ja powiem, że no, jesteśmy w dzień, ja nie powiem do czego takie nagrania czy zdjęcia mogą służyć, ale polecam wyobrazić jakby czy uruchomić wyobraźnię. Jak siedzi facet, prawda, młody i zdrowy przez jakiś czas gdzieś w lesie czy coś, on po prostu ogląda to tak jak gazetę pewną kolorową. Agnieszko, ponieważ mamy minutę, to chciałam jeszcze zapytać Marka o taką sprawę głosowania nad wnioskiem prezydenta, rozporządzeniem prezydenta o wprowadzeniu na 60 dni stanu wyjątkowego, dlatego że już wiemy, iż klub Lewicy zagłosuje przeciwko. PSL uzasadnia to od tego, jak będzie przebiegała debata, ale chyba raczej się wstrzyma. Platforma Obywatelska jeszcze nie podjęła decyzji, ale prawdopodobnie jest przeciw. Tymczasem wszystkie badania opinii publicznej mówią o tym, że Polacy uważają, iż trzeba przedłużyć ten stan wyjątkowy. Są za tym. Nawet taki portal, który no jest szalenie nieprzychylny obecnie rządzącym, zrobił sondę, w której wzięło ponad 3000 osób udział i prawie 80% uważa, że należy ten stan przedłużyć. Jak to jest? Bo czasami wydawałoby się, że opozycja bardzo w te głosy opinii publicznej się
pisuje, wsłuchuje i robi tak pod publiczkę trochę, a teraz jest zupełnie odwrotnie. I króciutko dwoma zdaniami, bo musimy niestety tę część kończyć. Pytasz mnie o wynik głosowania, czy o opinię? Nie, pytam się, dlaczego opozycja idzie wbrew nie tylko... Bo opozycja idzie w każdej sprawie, w której może pójść na zwarcie z rządem, idzie na zwarcie z rządem i nie ma znaczenia, o jaki wymiar sprawy chodzi. A tu chodzi o wymiar sprawy, która mieści się w obrębie polskiej racji stanu. Nie ma to znaczenia, ponieważ każda sprawa jest wykorzystywana do pogłębienia wewnętrznego, wewnętrznej polaryzacji. Nie ma tego ani na Litwie, nie ma tego na Łotwie. Wspiera nas Unia Europejska akurat w tej sprawie. Nie wspiera polskiego rządu opozycja, czyli działa przeciwko polskim obywatelom. No właśnie, ale zobaczymy, jak to się odbije na wynikach sondażowych, bo wydaje mi się, że się odbije. Proszę państwa, w tym samym gronie spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.